Teraz pokażę, dzisiaj pokażę różnicę między kamerą HD a zwykłą kamerą. Oczywiście są to kamery z monitoringu takiego domowego. I coraz więcej jest tych kamer HD na rynku. Chciałem pokazać, jaka jest różnica. W tej chwili jest obraz ze zwykłej kamery, z tym, że jest to kamera lepszej jakości, bo to jest podobna do tej kamery, którą tutaj widzimy, z tym, że tam jest chyba model 4000, tak, jest jeszcze lepszy od tej i obraz wygląda tak, z tym, że tu jest obraz, nie jest zoom przybliżony, jest oddalony, w drugiej kamerze HD będzie przybliżony, ale sprytne oko i tak, myślę, odczuje to. Dobra, przechodzimy teraz na obraz HD. Proszę. To jest obraz HD. Oczywiście jest tu na stałe ustawiony zoom, przybliżenie. Nie ma tu żadnej regulacji. Tak wygląda HD. To jest HD chyba takie najprostsze. Już nie pamiętam, ile to ma megapikseli. Przerzucę jeszcze raz z powrotem na zwykłą. Proszę zobaczyć, jakie trawę, że widać ostrość na trawie. Te kolory są bardzo ładne, intensywne, prawda? Przerzucamy. Jaka jest różnica? No tu nie ma tej ostrości. Nie ma tego nasycenia barw. Z tym, że tu się świeci mała lampeczka na podwórku i ta kamera tak mało potrzebuje światła, że ona w nocy, całą noc obraz przekazuje w kolorze. Jest bardzo dobra kamera. Nie ma ostrości, nie ma nasycenia barw, kolorów, ale tak czy tak w nocy jest idealna. Malutko światełka potrzebuje, a obraz widziany będzie tak jakby w dzień.